Jeff jest dwukrotnie starszy od swojego brata Piotra. Piotr ma 4 lata. Kasia jest trzy razy starsza od Jeffa. Ile lat mają Kasia i Jeff? Wyobraźcie sobie, że wyjeżdżacie na wakacje. Na miejscu okazuje się, że są też inne dziewczyny i chłopaki. Spotykacie się i jedno z pierwszych pytań, jakie zadajecie, brzmi: Ej, jak masz na imię? Albo Cześć, ile masz lat? No i jak wiadomo, w odpowiedzi słyszycie na przykład: mam tyle, ile mój brat będzie miał kiedy ja będę miał tyle, ile ty masz teraz? No nie. Ale wyobraźmy sobie, że tak właśnie jest. Wyobraźmy sobie, że spotykacie się z Jeffem, Piotrem i Kaśką, i oni, zapytani, ile mają lat, mówią tak: Jeff, Jestem dwukrotnie starszy od mojego brata Piotra. Pamiętacie z poprzedniego filmu porównywanie przy pomocy mnożenia? Zaraz się przyda. Na to odzywa się Piotr. Ja mam cztery. Wypadł mu sąb i trochę spleni. A Kaśka na to: Ja jestem trzy razy starsza od niego. I wskazuje palcem na Jeffa. No, i jeżeli chcemy z nimi spędzić wakacje, to naturalnie zastanawiamy się, kto ile ma lat. Piotr ma cztery, sam powiedział, możemy to sobie zapisać: wiek Piotra 4 lata, ale ile lat ma Kaśka i ile lat ma Jeff? Na razie nie wiemy. Ale wiemy, że Jeff jest dwukrotnie starszy od swojego brata Piotra. Dwukrotnie znaczy to samo co dwa razy. Możemy powiedzieć, że Jeff jest dwukrotnie starszy od swojego brata Piotra. Albo że Jeff jest dwa razy starszy od swojego brata Piotra, a Piotr ma 4 lata, czyli Jeff ma 2 razy 4 i wszystko jasne, bo jeżeli przypomnimy sobie tabliczkę mnożenia, to 2 razy 4 równa się 8. Dla przypomnienia, 2 razy 4 równa się 8 i 4 razy 2 też równa się 8. Jeżeli coś mnożymy razy 2, to możemy użyć słowa dwukrotnie, tak jak to zrobił Jeff przed chwilą. Dwukrotnie oznacza dwa razy. 2 razy 4 oznacza też, jak pewnie pamiętacie, dwie czwórki, czyli 4 dodać 4, czyli też 8. Ok, Jeff ma 8 lat. Kaśka mówiła, że jest 3 razy starsza od Jeffa. Skoro wiemy, że Jeff ma 8 lat, to Kaśka ma 3 razy 8. Znowu tabliczka mnożenia 3 razy 8. Tabliczka mnożenia przydaje się na każdym kroku i możecie ją trenować przy każdej okazji, przeliczać wszystko w te i z powrotem. Znajomość tabliczki mnożenia sprawia, że życie jest prostsze. A jak chcecie, to możecie zamienić to mnożenie na dodawanie. 3 razy 8 to 3 ósemki, czyli 8 dodać 8 dodać 8. 8 dodać 8 to 16, 16 dodać 8 to 24, czyli 3 razy 8 równa się 24, czyli. Piotr ma 4 lata, Jeff ma 8 lat, a Kasia ma 24 lata. Niezła ekipa.